Ja was zapraszam w taką podróż po empatycznych projektach i będzie troszeczkę o Marsie w różnych wymiarach. I od tego Marsa zacznę. Ostatnio właśnie byliśmy z Marcinem w Londynie i tam była taka bardzo ciekawa wystawa The Future is Now, która pokazywała nowe technologie, ale głównie zadawała odwiedzającym bardzo dużo pytań na temat tego, co te technologie mają w naszym życiu zmienić i jak działać. Jednym z tych pytań było, czy planeta powinna być projektem. I jakby był tam też duży aspekt, część poświęcona Marsowi. I ja się zastanawiam, czy Mars w ogóle może nie być wyzwaniem projektowym. Bo skoro nic tam nie ma, to wszystko, co się tam kiedyś pojawi, jeżeli tam dolecimy, trzeba będzie zaprojektować. I druga rzecz, i to jest też rzecz, o której dzisiaj będę mówić, bo ja dzisiaj będę mówić przede wszystkim o ludziach, że na pewno będzie to projekt human-centered design, bo wszystko, co tam zaprojektujemy, będzie służyło temu, żeby podtrzymać i umożliwić nam życie na tej planecie. Tylko pytanie, jakie będę tutaj stawiać, wam pokazywać i które chcielibyśmy, żebyście sobie na nie też pomyśleli, to jak tak naprawdę sobie definiujemy tego człowieka. Ja będę mówiła dzisiaj trochę w takim obszarze dwóch metod. Jedną jest design thinking, a drugą jest service design. I design thinking jest metodologią rozwiązywania problemów, także biznesowych. Mówią, że innowacyjnym rozwiązaniem problemów, to podejrzewam, jest dyskusyjne. I jest to w pewnym sensie, to jest wadą i zaletą tej metodologii, uproszczony system projektowy. Czyli popatrzono na dobre praktyki projektantów i uproszczono ten proces tak, żeby biznes, marketing i inne działy też mogły uczestniczyć w tym procesie. Co sprawia, że jakby jest to pewien język komunikacji między różnymi działami, ale uproszczenia jak zawsze mają pewne problemy. Service design jest na temat taką ścieżką projektowania usług, czyli niematerialnych produktów, w którymi jest większość produktów digitalowych, bo tak naprawdę jeżeli ciągle zmieniamy to, co dostarczamy, to produkt się ciągle zmienia, ale usługa, czyli ta wartość dla klienta, która powstaje, jest taka sama i service design właśnie na podstawie tych design thinkingowych metod to działa. Nie leci mi czas, więc nie wiem, jak bardzo. I tylko, żeby jeszcze wiedzieć, z czego to się składa, pewnie niektórzy was się... Kto się zetknął w ogóle z design thinkingiem i service designem? Dobra, trochę osób, tak? Więc proces design thinkingu wygląda tak, że składa się z 5 kroków, które powinny postępować dokładnie w tej kolejności, czyli mamy fazę empatii, fazę definiowania problemów, fazę generowania pomysłów, prototypowanie i testowanie prototypów. Natomiast proces service designu wkłada te wszystkie elementy w taki double diamond, tak zwany, podwójny diament. Mamy jakiś problem, potem odkrywamy rzeczywistość na temat tego problemu, syntezujemy to, co odkryliśmy, redefiniujemy problem na podstawie tych danych, które mamy, wymyślamy pomysły, prototypujemy je, testujemy i dochodzimy do rozwiązania i tu tak naprawdę właśnie powinien się otwierać kolejny diament, bo usługi nigdy nie mają końca, zawsze możemy coś poprawić i to prawdopodobnie wszyscy, którzy pracują nad aplikacjami, wiedzą, że jak tylko wypuszczą jakąś wersję, to już pracują nad kolejną. To, co dla mnie jest najważniejsze w tym, o czym dzisiaj będę mówiła, to, że jakby obszar tych metodologii skupia się na myśleniu projektowym, w którego centrum jest człowiek. Tak się o tym mówi i ja właśnie o tych ludziach będę mówiła dzisiaj. Poznaliście już mojego męża. On jest taką osobą, która jest skupiona na produktach, lubi rozbierać zegarki, jest osobą logiczną i potrafi zanalizować całość. A ja jestem tą osobą, która się uśmiecha do ludzi, zawsze kogoś zagada i generalnie czynnik ludzki jest tym, co interesuje mnie najbardziej. I teraz będzie anegdota na temat tego, czy generalnie w ogóle...
Skoro projektowanie jest czynnością projektowanie dla ludzi, to czy mogą być rzeczy, które nie uwzględniają ludzi, albo czy ludzie mogą hakować te projekty? Jesteśmy na wakacjach, nad polskie morze, kwaterki. Ja chcę umyć głowę, Marcin idzie pierwszy pod prysznic i krzyczy do mnie, że Paulina, nie ma ciepłej wody, chyba nie umyjesz. Ja na chwilę milknę, myślę i mówię, sprawdź pod zimną. I okazuje się, że pod zimną wodą jest ciepła. Marcin wyszedł z tego prysznica bardzo smutny, nie dlatego, że miał zimną wodę, tylko dlatego, że cała logiczność rzeczywistości, która jest zaprojektowana, powinna być do tego, że czerwony kolor oznacza ciepłą wodę, a zielony zimną, upadła, bo prawdopodobnie monter, który to montował, jego zadaniem było przymocowanie baterii, a nie sprawienie, żeby odbyć satysfakcjonującą kąpiel. Podejrzewam, że gdyby redefiniować mu to wyzwanie, które przed nim postawiono, pomyślałby o tym, że być może trzeba sprawdzić, jak ustawione są rury i jakoś na to zareagować. Więc nie sądzę, żeby zrobił to złośliwie, dlatego ja uważam, że ludzie mają dobre intencje, tylko złe nawyki. I to jest przykład jeszcze jednego projektu, który prawdopodobnie nie miał złych intencji. Kto jest leworęczny? O, okej. Okay. Ponoć między 8 a 15% populacji niezmiennie jest leworęczna, czyli generalnie leworęczni są na tym świecie dość długo, żebyśmy się zorientowali, że używają rzeczy inaczej. I to jest tylko jeden z wielu przedmiotów, które są zaprojektowane tylko na prawą rękę, bo gdybym ja nalewała, jestem leworęczna, użyję teraz mikrofona i pokażę, gdyby był chochlą, to powinnam ją wykorzystywać tak. Jak sobie wyobrażacie, nie jest to najbardziej efektywny sposób używania chochli. Co więcej, przy takim wykorzystaniu tego narzędzia leworęczny mnóstwo rozchlapuje. Generalnie mam poczucie, że nie umie korzystać z narzędzi kuchennych. A takich przedmiotów jest znacznie więcej. I nie jest to problem, który dotyczy tylko leworęcznych. Dlatego jakby pierwszym problemem, który widzę, że największą wartością tych metod i w ogóle takiego podejścia, tego co teraz mówimy, że powinniśmy projektować dla ludzi, jest to, że jak myślimy sobie, że tworzymy human-centered design, to myślimy ja. I dobrym przykładem jest też to, że tak myślimy, to co dzieje się dla osób niepełnosprawnych i o tym chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć więcej, dlatego że na studiach service designu miałam okazję, tu będzie znowu nawiązanie, udać się na Marsa, na antropologicznego Marsa, dlatego że jak mamy poczucie, że wchodzimy w jakąś strefę innych ludzi, to jesteśmy rozmawiamy z Marsjanami. Jest tak, kobiety są mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Wenus. Jest taka bardzo fajna książka neurologa Oliwiera Sacksa, Antropolog na Marsie. On tam właśnie opisuje różne przypadki chorób neurologicznych i tego, jak osoby odnajdują się w codzienności i rzeczywistości. I właśnie Temple Grandin, bardzo ciekawa postać, doktor, osoba z autyzmem, ona mówi, że dla niej rzeczywistość taka nasza, bycie w świecie naszych emocji, to jest właśnie taka antropologiczna wyprawa na Marsa, więc ja właśnie was w taką podróż zapraszam. Naszym wyzwaniem projektowym, które dostaliśmy, było jak myśląc przez pryzmat osób niepełnosprawnych skutecznie poprawić udostępnienie przyrody w parku, Kampinowskim Parku pod Warszawą. Proste. Natomiast jak zaczęliśmy analizować ten problem, to okazywało się, że jakby niepełnosprawni to jest bardzo szeroki obszar, co oznacza skuteczne poprawienie udostępnienia, a w ogóle w dalszej definicji tego problemu od parku było, turyści przychodzący do budynku dyrekcji KPN-u nie czują się zagubieni, zdezorientowani. I w tym momencie już tak stwierdziliśmy, że trochę nie wiemy o co chodzi, bo nam się wydawało, że Kampinos to jest jednak puszcza, ten teren zielony, a pracownicy parku mówią nam coś o budynku. Więc to, co robiliśmy w fazie właśnie analizy, to było zdanie sobie sprawy, że że projektujemy nie tylko dlatego, kto jest odbiorcą rozwiązania, ale projektujemy też dla pracownika parku, który to rozwiązanie będzie wdrażał i że żeby to dobrze zaprojektować, to my naprawdę musimy zrozumieć, jaki oni mają problem. Stwierdziliśmy też w fazie tej analizy, że nie chcemy projektować rozwiązań strukturalnych, bo one po prostu nie zostaną wdrożone, bo są zbyt kosztowne. Jest bardzo dużo specjalistów i analiz na temat rozwiązań dla ludzi na wózkach, dlatego że u nas jest tak napisana ustawa, że niepełnosprawni, na przykład ludzie na wózkach, więc wszyscy robią rozwiązania dla ludzi na wózkach, natomiast inne ich niepełnosprawności praktycznie nie istnieją. A trzecim faktem, który wzięliśmy pod uwagę właśnie w trakcie analizy, było to, że Kampinoski Park Narodowy dosłownie przez płot graniczy z ośrodkiem w Laskach dla niewidomych.
i że oni nigdy ze sobą nie współpracowali, mimo że właściwie są przy zmiedze. Więc postanowiliśmy się skupić na niewidomych i to już był jakieś takie światełko w tunelu, ale wtedy pojawiły się nowe wyzwania. Jedna rzecz, zrobiliśmy też przed wywiadami pogłębionymi, zrobiliśmy analizę i ankiety z osobami niepełnosprawnymi, żeby zdefiniować pewne obszary i na szczęście, dobre było to, że dowiedzieliśmy się, że jednak większość niepełnosprawnych uważa, że problemem jest niedostosowanie szlaków, więc oni jednak myśląc o parku, myślą o tej przestrzeni zielonej. Złą wiadomością było to, że pracowaliśmy z działem edukacji, wiedzieliśmy, że to, na co przede wszystkim będziemy mieli wpływ, to oferta edukacyjna i ich obiekty, a większość osób powiedziała, że w ogóle nie wie, że w parku takie obiekty istnieją. I to były zarówno osoby niepełnosprawne, jak i w ogóle wszyscy odwiedzający park, więc jak mamy w ogóle udostępniać coś, co ludzie nie wiedzą, że jest. To był kolejny problem, który narósł na bazie problemu, który został nam postawiony. Kolejną rzeczą była próba zempatyzowania z osobami niewidomymi i okazało się, że to, co myśleliśmy, że wiemy, to w ogóle nie wiemy, a to, co myśleliśmy, że nie wiemy, to właściwie łatwiej jej zdefiniować. Pierwszą rzeczą było to, że oni nie chcą oznaczeń specjalnych dostosowań, bo oni chcą skorzystać z przyrody tak jak my. Nie wiem, czy wiecie, generalnie niewidomi są heavy userami technologii, bardzo dużo używają smartfona, bo jest to dla nich narzędzie wielu ułatwień, ale w przypadku kontaktu z przyrodą, podobnie jak my, chcieliby trochę od niej odpocząć, że niewidomi od urodzenia to są zupełnie inni niewidomi niż ci, którzy stracili wzrok, dlatego że ci, którzy stracili wzrok, są w stanie, będąc w parku, mają wyostrzone inne zmysły, ale są w stanie sobie wyobrazić tą przestrzeń tak jak my. Natomiast jeżeli rozmawiamy z osobami, które nie widzą od urodzenia, to bardzo musimy dociekać w wywiadach, czy ich aparat pojęciowy jest taki sam jak nasz, bo oni używają tych samych zwrotów, natomiast nie wiemy, czy oni pod nimi faktycznie rozumieją te same rzeczy. Jednym z takich insightów, który nam wyszedł, to było to, że nie wiem, jak wyglądają korony drzew. Raz jeden dotykałam drzewa bonsai i było to cudowne. My w ogóle te insighty przedstawiliśmy na warsztacie, na którym również były zaangażowane osoby niewidome. I jedna z osób bardzo się wzburzyła na ten insight i powiedziała nas, żebyśmy nie robili z nich debili, oni wiedzą, jak wygląda drzewo. Więc my się robiliśmy krok w tył, stwierdziliśmy, być może nas ten insight zachwycił, bo on wydaje się ciekawy, ale jest on niereprezentatywny dla całej grupy, tylko epizodyczny. Więc posypaliśmy głowę popiołem i poszliśmy jeszcze raz robić wywiady, nie mówiąc im, czy wiesz, jak wygląda drzewo, tylko żeby nam opisali, jak wygląda drzewo. I w przypadku osób niewidomych od urodzenia faktycznie okazało się, że to, jak oni mówią, że wygląda drzewo, to jest choinka. Bo jak wiecie, choinka wygląda tak samo mała i duża. Natomiast jeżeli chodzi o drzewa liściaste, to oni jakby faktycznie nie mają tego doświadczenia szerokich koron drzew, bo oni ich po prostu nie mają kiedy doświadczyć. Oni to wiedzą tylko z opisów. Kolejny insight, który nam wyszedł i to było jakieś już tak coś, co nas pchnęło w stronę, powiedzmy, rozwiązania, to było to, że w lesie wszyscy jesteśmy niewidomi i że dopiero kontakt z przewodnikiem czy z osobą, która i zaangażowanie wszystkich zmysłów i osobą, która ma wiedzę i może nam pokazać różne rzeczy, wspiera to nasze doświadczenie. To skierowało nas na myślenie o tym, że możemy zaprojektować coś, co jest dostępne dla niewidomych, ale nie musi wykluczać wszystkich nas i może być takim rozwiązaniem uniwersalnym. Potem była ideacja i to była w ogóle katastrofa, bo mieliśmy mnóstwo zapisanych karteczek, ale wszystkie, bardzo dużo rzeczy wydawało nam się tak zwanymi pomysłami z dupy. I mieliśmy w grupie kolegę, który tak się składał, był jedynym chłopakiem, więc był rodzynkiem. Nazywał się Misza i był z Ukrainy, mieszkał już jakiś czas w Polsce. Natomiast przy bardzo takich żywych dyskusjach widać było, że on też troszeczkę językowo nie nadąża i czasem strzelał z czymś, co w ogóle wydawało nam się z kosmosu. No i on wymyślił nagle, żebyśmy im zrobili kosmiczny plecak. I ponieważ podejście tej metodologii jest takie, że wszyscy jesteśmy na równi, więc my mu nie mówiliśmy, stary, to jest debilny pomysł, tylko wpisałyśmy to na karteczkę i przykleiłyśmy na tablicę. I powiem wam, że to była rzecz, która finalnie wypchnęła nas do rozwiązania. Bo to, co zaprojektowaliśmy, to był faktyczny pomysł na to, że można stworzyć mobilny KPN. I nasz pomysł opierał się na tym, że był to tak naprawdę zestaw boksu z artefaktami przyrody, wokół które można było dotknąć, powąchać, doświadczyć różnymi zmysłami. Osoby niewidome robiły to po prostu, osoby widzące dostawały jeszcze opaski na oczy po to, żeby najpierw doświadczyć to innymi zmysłami niż wzrok, a do każdych z tego artefaktów pracownicy parku przygotowywali dodatkową historię.
Testowaliśmy to w parku, testowaliśmy to na niewidzialnej wystawie i to jest zazwyczaj moment w tych metodach projektowych, kiedy człowiek ze łzami w oczach widzi, że to, co wymyślił, jest kompletnie do dupy i wraca do początku i zaczyna jeszcze raz sprawdzić, czy na pewno dobrze zrozumiał problem, wyabstrahował insighty, zredefiniował problem i zaczyna jeszcze raz tak naprawdę ideować i projektować. W naszym przypadku wyszło tak, że to się spotkało z bardzo dobrym odbiorem zarówno osób niewidomych, jak i pracowników parku i osób innych, które to testowały. Niestety nie zostało to finalnie wdrożone w parku, mimo jakichś chęci. Zadziałał tam raczej element biurokratyczny. Natomiast światełkiem w tunelu jest to, że nawiązaliśmy fajne kontakty z niewidzialną wystawą i koncept jakby w oparciu o jakieś pierwsze prace z nimi, właśnie o taki sensoryczny kit prawdopodobnie będzie niedługo u nich wdrażany. Ta rzecz nauczyła mnie jeszcze czegoś innego, bo powiem wam, że te metody mają jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Ten czynnik ludzki to nie są tylko ci ludzie, dla których pracujemy, ale ta praca zespołowa, o której mówił też pierwszy mówca. I to, czego to uczy, to, że to nie jest tak, że czas zespołu i zaangażowanie zespołu w proces projektowy jest konstans, jest równy. Że jak mamy 5 osób, to sobie przeliczymy razy tam 40 godzin i tak dalej, bo to jest tak, jakbyśmy mówili, że jak jedna kobieta rodzi dziecko w 9 miesięcy, to 9 osób urodzina w miesiąc. To tak nie działa. I praca projektowa to jest sztafeta. Czyli to nie jest tak, że wszyscy muszą być tak samo zaangażowani na każdym etapie. Oni muszą mieć tą wiedzę na każdym etapie, ale jedna osoba będzie lepsza w odkrywaniu, inna będzie lepsza na etapie syntezy, kolejna na etapie ideacji, a następna na prototypowaniu i testowaniu. I to też jest taka analogia trochę do misji dla Marsa, bo jakby mamy świadomość, że ktoś jest pilotem i zawozi tych ludzi, oni zazwyczaj mają dwie funkcje zawsze w zespole, w sensie w zespołach astronautów, ale nie mamy pretensji do tego, że pilot nie jest zaangażowany w jakimś innym momencie, bo wiemy, że jego zadaniem było dowieźć tą ekipę i wrócić z nią z powrotem. Natomiast mam wrażenie, że kiedy pracujemy projektowo, mamy poczucie, że wszyscy powinni być alfami i omegami na każdym etapie, a tak nie jest. I to, czego uczą, to te podejścia to są 4K, które określił w swoich 21 lekcjach na 21 stulecie Yuval Hariri. To jest krytyczne myślenie, komunikacja, kolaboracja i kreatywność. Ja wiem, że to brzmi jak straszny banał, ale projekty w Polsce wyglądają tak. I to wszyscy wiemy, bo ten mem obiegł nas w okolicach Święta Niepodległości. I niestety to nie jest tylko tak, że to ci inni robią takie projekty. W sensie, póki nie zaczniemy myśleć o tym, że to my wszyscy, to one będą tak wyglądały. I te rzeczy, których się musimy nauczyć, to są kompetencje przyszłości. I mam nadzieję, że dla kolejnych pokoleń to będzie bardziej naturalne. Ale naszym zadaniem jest jeszcze oduczyć się rzeczy, których się nauczyliśmy w szkole. Bo świat się trochę zmienił. I zmienił się na przykład tak. To jest mapa, którą dzieci uczą się w Australii. Nie wiem, czy widzicie, ona jest dla nas do góry nogami. I to jest kolejny dowód na to, że to, jak myślimy o świecie, jest to, czym wynosimy ze szkoły, a w jakimś innym miejscu ludzie mogą mieć zupełnie inny obraz tego, jak ten sam świat wygląda. A jak świat się zmienił? Mówiliśmy trochę dzisiaj o tym, jaka będzie przyszłość, możemy wnioskować na podstawie przyszłości. Ja wam chciałam powiedzieć, że szczególnie my w Polsce żyjemy bardzo w przyszłości, bo w tej chwili mamy społeczeństwo kreatywne, którego organizacja powinna składać się na sieci. Motywacja ludzi, pracowników powinna być oparta o rozwój osobisty, wyzwania i możliwości. Miejsce pracy związane jest z stymulacją kreatywności. To też brzmi jak banał, ale zobaczcie, gdzie dzisiaj siedzimy. Jaki najazd coworków na Warszawę przechodzimy przez ostatni rok, ile się otworzy w kolejnym. Idealny pracownik to jest pracownik innowacyjny, a ekonomią rządzi transformacja. I to, jak o czym dzisiaj mówimy i co mówicie nawet, za co zabierają się duże firmy, udowadnia, że tak jest. Jeżeli jeszcze pozostają wątpliwości, czy to ma znaczenie dla biznesu i czy faktycznie żyjemy w czasach zmiany, to jest okładka Forbes z 2007 roku, kiedy okładka pytała Nokia 1 billion customers, czy ktoś dogoni giganta. Gdzie dziś jest Nokia? Czy ktoś ma Nokię? I
Jeszcze wrócę jedną rzecz a propos tego, że czy możemy przewidzieć przyszłość? W sensie pierwsza odpowiedź, algorytmy być może są dobre, natomiast nie uwzględniają czynnika ludzkiego i tego, że pan może zamontować kran odwrotnie. To jest jedna rzecz. Hariri w swojej książce powiedział, że jeżeli myślimy o drugiej połowie XXI wieku i widzimy science fiction, to prawdopodobnie się mylimy. Ale jeżeli myślimy o drugiej połowie XXI wieku i nie widzimy science fiction, to na pewno się mylimy. I ja uważam, że warto poznać te podejścia projektowe właśnie po to, żeby uczyć się radzić sobie z tą nieoznaczonością. I kto powinien je poznać? Powinny je poznać startupy, dlatego że z mojego doświadczenia pracy w akceleratorze one mają ogromny problem z rozmawianiem ze swoimi użytkownikami. Szczególnie na pierwszych etapach. Uważam, że mają genialny pomysł i naprawdę przeraża je przymus customer developmentu. My w akceleratorze ich do tego zmuszaliśmy. Nienawidzili nas za to, a potem dziękowali. Druga rzecz, uważam, że to podejście projektowe daje dużą wiedzę o tym, jakie kompetencje masz w zespole i kto jest w czym dobry, co jest dużym problemem przy skalowaniu się startupów, dlatego że wtedy trzeba wchodzić w nowe role. Ktoś, kto był programistą, staje się nagle CTO i on musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on się w ogóle do tego nadaje. Jeżeli wcześniej będzie wiedział, w czym się sprawdza, a w czym nie, będzie mu łatwiej na to pytanie odpowiedzieć. Powinny się tego podejścia uczyć korporacje, dlatego że to jest moim zdaniem jedyna możliwość działania projektowe, żeby na ich przetrwanie w tym świecie i to jest też sposób na usamodzielnianie ich pracowników i dawanie im poczucia sprawczości. I smutna prawda o tych podejściach, bo one stawiają człowieka w centrum i generalnie zostały stworzone, żeby rozwiązywać problemy i nam pomagać, ale używają ich też korporacje i inne firmy do tego, żeby o nas wiedzieć jak my działamy, wiedzieć jak zatrzymać naszą uwagę. Netflix mówi, że ich największą konkurencją jest sen. I sami widzicie, że jak wam się kończy odcinek, to od razu się odpala następny. I oni chcą hakować wasz system, hakować waszą psychologię i wiedzą, jak to robić, bo robią, projektują rzeczy z myślą właśnie o tym, jak działają ludzie. I jeżeli wy nie będziecie świadomi tego, jak działacie, to one po prostu będą miały nad wami kontrolę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tych metodach, to warto śledzić te linki. To są moi mentorzy i osoby, które uczyły mnie na studiach właśnie service designu. Tutaj szczególne podziękowania do Wojtka Ławniczaka, który był ze mną na łączach na Messengerze i zawsze ma czas odpowiedzieć mi na różne pytania i robił to też przed tą prezentacją. To są też takie strony jak IDEO, z których tak naprawdę design thinking wyrósł i tam możecie zdobyć zarówno narzędzia, jak i posłuchać o tym, jak inne firmy korzystają z tego. Kilka lektur, to można sobie zrobić zdjęcie, jeżeli faktycznie chcecie wejść w temat głębiej. A ja dziękuję za... Już mogę? A ja dziękuję za uwagę i zawsze chętnie pogadam.